Cześć, witajcie. Dzisiaj był taki dzionek i zaczęłyśmy od szpitala i w ogóle wstałam rano niewyspana. Pada deszcz, wszystko jakoś pod górę dzisiaj szło. I pojechałyśmy z moją mamą do apteki. Do apteki, do centrum handlowego, więc już tak szłyśmy. Właściwie ja szłam, ponieważ ona już jechała na wózku swoim inwalidzkim, żeby było szybciej, łatwiej, żeby nie chodziła z tymi swoimi rurkami. I taki fajny sklep znalazłyśmy, który tam jest od dawna, tylko nigdy nie wchodziłyśmy. Nazywa się New Yorker i to jest właśnie tutaj rachunek z New Yorkera, czyli domyślacie się, dzisiaj były jakieś ciekawe zakupy. Zakupy, na których wydałam 5000 koron i kupiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Czyli co? Można się tanio ubrać na Islandii. Wcale nie trzeba drogo płacić. Nowe, fajne ciuchy można kupić. I wcale nie na przecenie. To nie była taka przecena, tylko po prostu to były ceny. Oczywiście to była przecena, metka metką zaklejona. Także przysłowie mało zarabia i żyje jak hrabia, a właściwie hrabina, jak najbardziej dzisiaj do mnie pasuje. Więc żeby pasowało, pokażę Wam, w co będę się ubierać w najbliższym czasie. Trochę niefortunne ustawienie mam, ale mam nadzieję, że mnie dobrze widać, że Wy widzicie, co ja chcę Wam pokazać i już pokazuję Wam, co kupiłam. Kupiłam sobie sweterek, o taki. Taki właśnie różowy, ale lata 80. widzę ten sweterek. Słuchajcie, ten sweterek miał wstępnie kosztować 3000 koron. Tu nawet widzę, jak się zerwie meteczki, to polska cena gdzieś powinna być, ale jest przykryta. Ja ogólnie zapłaciłam 1700 koron za ten swetr. Nawet myślę, mniej zapłaciłam. Zaraz zobaczę. Nie, zapłaciłam 1795 koron dokładnie. O, na polskie ten sweterek miał kosztować 89,95. Tu właśnie dotarłam do tej metki. Także sweterek całkiem oryginalny, rozmiar XS, ale ja myślę, będzie nam nie pasował, rozciągnie się, także wzięłam mniejszy. Drugim takim zakupem to jest bluzka z długim rękawem. Ja lubię sobie taką bluzkę założyć, że tak powiem, pod tutaj ubranie, jak jest zimno, niekoniecznie na wierzch. I ta bluzka była za 1300 prawie koron, niecałe tam, no 1295, jak już ktoś detalistą jest strasznym. Na polskie to było, dobra, 60 zł. Zaokrąglać będę, bo to nie ma sensu się produkować. Za 60 zł, a tu u nas za 1300 koron. Za 1300 koron, kochani, 3 chleby może kupimy. Także widzicie, całkiem fajne ceny. Następną ciekawą rzeczą była taka sukienka. Pokażę Wam od tyłu ją w tej chwili. Czarna. Jest to mała, malutka jest. Mam nadzieję, że się w nią wbije, ale ja wierzę w moc mojej szczupłości i wierzę w to, że rozciągają się materiały. W Polsce ona była za 90 zł, w Islandii za 3000 koron miała być. A ja ją kupiłam, słuchajcie kochani, za 300 koron, tyle co kosztuje jak pół chleba. Za pół chleba ją kupiłam, wyobrażacie to sobie? Taka przecena była. Mysza i ma fajne ceki Nodoro. Także fajna sukienka, taka trochę rodem dla dzieci, ale fajna jest, oryginalna. Jeszcze jedną rzeczą, którą kupiłam, jest też takiej podobnego kształtu sukienka, którą również kupiłam za 300 koron. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentowało na Polskę, za 60 zł. Islandzkiej ceny wstępnej tutaj nie ma podanej na metce, ale jest to taka właśnie fishbone, tak, fishbone i taka, jeszcze mnie w niej zobaczycie, ujrzycie. Do tego dostałam kartę zniżkową na 15 lub 20%, zależy ile kupię, za 6000 koron lub za 8500. Trzeba kartę wydać od 18 kwietnia do 4 maja, widzicie, taka właśnie propozycja od nich jest, żeby więcej tam wydać, ale naprawdę fajne rzeczy tam są. I właśnie mój hicior, mój hit na dziś, jestem cholernie zadowolona, zobaczcie. Kurtka w kolorze muchy, takiej końskiej, obleśnej muchy. One mają taki kolor tych skrzydeł, nie? Ale zobaczcie, jaka piękna zieleń butelkowa i
Tak, żeby właśnie Wam powiedzieć, ta kurtka miała kosztować. Tutaj na islandzkiej właśnie nie widzę, żeby była cena podana. W sensie na tej oryginalnej metce. W Polsce ona wstępnie kosztowała 130 zł. Tak, tu islandzkiej nie ma ceny. Różne inne są, islandzkie tutaj nie było. Kochani, ja tą kurtkę kupiłam za 1300 koron. Rozumiecie to? 1300 koron. Także bardzo fajna kurtka, leciutka i wspaniała jest. Troszeczkę taka jakby przyduża na mnie jest, ale po to, żebym sobie sweterek założyła. Tak, zobaczcie, pasuje mi ten kolor. Bardzo ładnie w nim wyglądam i super w ogóle będę laska. Laska i podpaska jej klaska. Dobra, nieważne, nic mi tam nie klaska. Słuchajcie, także w całym New Yorkerze dress for the moment. Dress for the moment, czyli co ja mam to rozumieć? Ubierz się, bo zaraz ci się zepsuje. Nie, nie ubierz, zaraz ci się zepsuje. Po prostu jest tanio, kupisz sobie nowe, a te wyrzucisz i pojedzie do Afryki i zanieczyścimy środowisko. Ja nie lubię zanieczyszczać środowiska, także mam nadzieję, że na jakiś czas to będę mieć. Dodatkowo dziś kupiłam sobie w Tigerze, właśnie Tiger też jest i w Polsce i wszędzie jest Tiger. Słuchajcie, kabel, porządny kabel do telefonu, 3 metry. Także teraz jak się podłączę, to prawie będę mogła po mieszkaniu moim z nim chodzić, prawie będę bezprzewodowa w moim przewodzie. I kupiłam sobie taki fajny notesik, malutki, ze wzorkiem, z boku sobie kupiłam notesik. Bardzo fajny, nie wiem po co oni ten plastik tutaj tak zamocowali, zwłaszcza, że wszystko jest ekologiczne, teraz moda i jednak taki plastik dali, mogli naklejkę jakąś klejem z mąki nakleić i po prostu odpadłaby sama. No ale dobra, może wyprodukowali 10 lat temu, leżały gdzieś w magazynie. To byłoby na tyle z tego sklepu, a pokażę Wam jeszcze, dzisiaj pojechałam do Foreveru, ponieważ musiałam już pojechać, od stycznia nie mogłam dojechać, bo wiecznie coś, wiecznie mi pieniędzy zabrakło. Ale teraz już zmuszona byłam, ponieważ skończyła mi się pasta do zębów. I powiem Wam, ta pasta do zębów, rewelacja. Naprawdę, lepszej pasty do zębów nie ma. Ja nie mogę inną pastą do zębów w tej chwili umyć. Tą pastą myję od paru lat i tak się przyzwyczaiłam do jej konsystencji, do po prostu wszystkiego w tej paście. No tak mi się dobrze nie myje, ale Wam powiem, że spotkałam chyba dwie osoby, którym ta pasta nie podpasowała, naprawdę na wiele osób. Także widzicie, te 98-99% klientów było zadowolonych. Także kupiłam sobie zapas, kupiłam również sobie dezodorant, żeby nie śmierdzieć. Jest to dezodorant bez aluminium, nie jest to antyperspirant. Nie mylcie z antyperspirantem, ponieważ dezodorant i antyperspirant to są zupełnie dwie inne rzeczy. To jest dezodorant, nie zabiera soli aluminium. Jest zdrowy, organiczny, tak jak Aun na przykład, to takie bardzo sztywne, wygląda jak nie kostka lodu, to taki właśnie, takie przezroczyste, twardy taki kamień i to się moczy wodą i się wtedy tam smarujemy pod pachami. To właśnie takie trochę podobne jest, ale jest miękkie. Do tego oprócz moich past do zębów kupiłam oczywiście pomadkę, najlepszą pomadkę na świecie. I powiem Wam, że lepszej pomadki nie ma. Próbowałam różne, najróżniejsze. I ta przebija po prostu zawsze wszystkie. Obojętnie jakie by nie były, nawet za 300 zł, jak sobie kupicie pomadkę, to Wam powiem, ta pomadka jest tak rewelacyjna, że nie ma w ogóle konkurencji. I nie to, że zachwalam, bo jest wspaniale, cudownie i przejrzyście i w ogóle, tylko po prostu ja to wiem. Są produkty, które mi nie podpasowały z Foreveru i ja ich Wam nie pokazuję. Po prostu wiem, że one nie działają na mnie, mogą na kogoś działać, aczkolwiek Islandia jest w takiej strefie klimatycznej, że nie wszystko tu działa. Także my wiemy już, które produkty tu mogą nie działać. I kupiłam Sonia, taka właśnie jest seria Sonia. Z Sonii kupiłam jakiś nawilżający żel. I Wam powiem, pachnie lekko cytrynowy, dla mnie taki lekko cytrynowy zapach pomieszany z klejem, takim wiecie, dawno temu klej w tubce, jak był w Polsce. Ma nawilżać, niestety wycofano mój ulubiony, jak on się nazywa, moje ulubione serum do twarzy, które było przewspaniałe, przecudowne z wyciągiem z białej herbaty, wycofali, nie ma, więc na razie szukam zamiennika i na razie babeczka mi poleciła, żeby wziąć to.
Aczkolwiek ja podejdę do czegoś droższego, do innej serii, która jest w tej chwili, zapomniałam, sorry, jak się nazywa, ale jest nowa seria wyprodukowana właśnie dla troszeczkę starszych babeczek i jak spróbowałam jednego razu krem, uwierzcie mi, po prostu na razie mnie na niego nie stać, ale wspaniały krem, wspaniały krem. Sobie go kiedyś kupię i Wam też to polecam. Także widzicie, wspaniałe zakupy, zadowolona jestem, notesik mam, będę tutaj moje notatki sobie robić, czarną listę, może nie czarną listę, sorry, ale po prostu będę robić notatki do moich filmików, sobie zawsze coś przygotowuję. Cóż jeszcze Wam powiem, to byłoby chyba na tyle, idę dopić moją kawę, która została na oknie. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co Wam pokazałam i tak jak mówię, jak się trochę pochodzi, poszpera, to się coś wynajdzie. Także jak jesteście na Islandii, odwiedźcie sobie tamten sklep w Smauralindzie i zobaczycie, że rzeczy były po 300 koron. Po prostu ceny jak nie islandzkie w dzisiejszych czasach. Kiedyś takie ceny były, dziś niestety ich nie ma. To byłoby na tyle. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. To, no, to byłoby na tyle. Znowu tak, powtórka z tego, sorry. Zawieha. Tak. Trzymajcie się. Cześć!